trzy świnki i wilk. Któregoś dnia rano wyszło sobie słońce i zobaczyło co? Trzy wilki chrumkające. Chrząk. Trzy świnki. Kwik, ryjek i kędzior. Chodziły w górę i w dół po wzgórzach, aż ich policzki się zarumieniły. Tutaj mamy też obrazek. Trzy świnki. Kto pamięta? Kwik, ryjek i kędziorek. Kędziorek? Biedny kędzior. Jego domu ze słomy już nie było. Ależ uciekał i uciekał. W górę i w dół. Po wzgórzach. Żeby nie pożarł go wilk. A w tym czasie ryjek pozbierał patyki, które w lesie są i zbudował z nich dla siebie dom. Dom z patyków. Kiedy jego domek był już gotowy, ryjek zebrał jeszcze trochę patyków, żeby zrobić stół i krzesło. A w końcu ułożył z patyków łóżeczko, żeby mu się spało. Ale... A w tym czasie kędzior i ryjek wciąż uciekali w górę i w dół po wzgórzach, a ich policzki zarumieniły się. Biegli do miejsca, gdzie ich brat wybudował swój dom z cegieł. Też jest obrazek, jak kwik buduje domek z cegieł. Wiecie, co to są cegły? Kto z was był w straży pożarnej? Ja też. A jeśli ktoś był w straży pożarnej, to co widzieliście? Co w straży pożarnej widzieliście? Co jest? A kto siedział w wozie strażackim? To jak przyjdziecie następnym razem, to podnieście, powiedzcie, że chcecie być w samochodach. Na pewno strażacy was puszczą. Ze względu na to, że jeszcze były małymi dziećmi, więc nie wybieraliśmy się na wycieczkę, ale w tym roku na pewno wybierzemy. Majo, już zaplanowane jest na majo. Zapraszamy do nowej strażnicy, bo już teraz będzie do niej na balonie. Ja mam tu moje strażnice, mojego taty. Ale zapytajcie jeszcze o coś. Może coś was jeszcze interesuje? Skoro pan jest strażakiem, to może coś zapytajcie o pożary jakieś? Wczoraj o godzinie 17 był pierwszy pożar w prawie. Już się zaczęło. I tutaj też jest apel do was. Bardzo dużo ludzi sobie lekceważy te sprawy i podpalają trawę. A to jest bardzo niebezpieczne, bo może trawę zapalić się budynek, a też i zwierzątka giną. W trawie zawsze są jakieś żarki, robaki, ptaszki. Jak ty siedzisz u nas? A to nie wolno. To bardzo źle. Powiedz, żeby tego nie robił, bo szkoda tych zwierząt, które są w trawie, bo mogą zginąć. A kto z was chce zostać strażakiem? Ja strażakiem. Strażaczki też będą. Mogą być dziewczyny strażakami. Kiedyś nie można było, ale teraz tak. Dziewczyny mogą. A jeszcze powiedzcie, jak ktoś z was zobaczyłby dym, czy jakiś pożar,
Czy wiecie, jak powiadomić straż pożarną? No właśnie, a jaki numer telefonu jest do straży pożarnej? Kto wie? No to powiedz. Ale super, brawo. Jak masz na imię? Patryk? No to Patryk ma to naprawdę plusa, bo jeden tylko z was wszystkich wiedział, jaki numer telefonu jest do straży. Zapamiętajcie, 998.